Tym razem przyjrzę się tematowi LGBT, czy też w tym przypadku raczej LGB, od strony naukowej. Za punkt wyjścia posłuży mi jeden z najpopularniejszych filmów w tym temacie na polskim YouTubie, autorstwa dominikanina Adama Szustaka. Film ten nie jest już najnowszy, bo opublikowany został prawie 4 lata temu. Być może więc w głowach niektórych osób już pojawiło się pytanie, po co zajmować się materiałem, o którym prawie nikt już nie pamięta. Otóż powodów mam kilka. Po pierwsze, jak już wspomniałem, to wideo jest jednym z najbardziej popularnych w Polsce. Pojawia się nawet jako pierwsze po wpisaniu w wyszukiwarkę słowa homoseksualizm, a mimo tego, jak do tej pory, nie doczekało się dokładniejszej analizy. Odniosł się do niego co prawda Newsweek i Tygodnik Powszechny. Krótki komentarz nagrała też Mona Lisa, jednak wszystkie te odpowiedzi były moim zdaniem zdecydowanie zbyt pobieżne. Po drugie, w tamtym materiale znalazło się kilka argumentów, które nadal są często używane, a w dodatku na pierwszy rzut oka mogą się wydawać zasadne, dlatego tak ważne jest sprawdzenie ich zgodności z wiedzą naukową. Po trzecie, na kanale Adama Szustaka, czyli Langusta na palmie, nie znalazłem żadnego nowszego materiału na temat homoseksualizmu, więc zakładam, że od tamtego czasu duchowny nie zmienił zdania w tej kwestii. A jako, że prowadzi on bardzo popularny kanał, który ma ponad 700 tysięcy subskrypcji, to zwracanie uwagi na nieprawdziwe tezy w jego filmach jest moim zdaniem absolutnie konieczne. Dla jasności nie będę się odnosił do fragmentów, w których Szustak mówi o podejściu religii katolickiej do homoseksualizmu, chociaż niestety, jak sami zobaczycie, nie zawsze jest to łatwe, bo podejście, w cudzysłowie, naukowe, czasami miesza się u pana Adama z argumentami religijnymi. Po pierwsze, moi drodzy, czy homoseksualizm jest wrodzony? Czyli czy istnieje coś takiego w genach ludzkich, w jakiejś wersji u niektórych ludzi, że ludzie się rodzą z orientacją homoseksualną? Otóż, moi drodzy, przekopałem masę literatury, tej takiej kościelnej, ale nie tylko kościelnej, też literatury, że tak powiem, świeckiej zupełnie, albo nawet, że tak powiem, pro-homoseksualnej. I moi drodzy, z całą odpowiedzialnością ośmielam się powiedzieć, nie jest to tylko i wyłącznie pogląd Kościoła katolickiego, pomimo pewnej propagandy homoseksualnej, która istnieje w świecie, nie da się naukowo stwierdzić i nigdy nie stwierdzono czegoś takiego jak homoseksualny gen. To stwierdzenie jest prawdziwe. Faktycznie nie udało się jak na razie odkryć tak zwanego genu homoseksualizmu, który jednoznacznie wskazywałby na orientację seksualną u osoby go posiadającej. Problem z wypowiedzią księdza pojawia się natomiast, gdy ten fragment zestawimy z kolejnym, następującym pół minuty później. Nie ma czegoś takiego jak wrodzony, genetyczny, nieodwracalny homoseksualizm, który byłby absolutnie jakby jedną z wersji po prostu genetycznego, nie wiem jak to nazwać, skonstruowania człowieka. To całkowicie nieuprawnione wnioskowanie. Ojciec Szustak zakłada tutaj, że fakt nieodkrycia genu homoseksualizmu dowodzi tezy, jakoby homoseksualizm nie był uwarunkowany genetycznie. W rzeczywistości jednak taki wniosek świadczy o nieznajomości podstaw dziedziczenia. Brak odkrycia konkretnego genu odpowiedzialnego za homoseksualizm dowodzi jedynie tego, że takiego genu nie odkryto. Możliwe, chociaż mało prawdopodobne, że zostanie on w przyszłości odkryty. Prawdopodobnie jednak homoseksualizm jest cechą na tyle złożoną, że zwyczajnie nie jest on w cudzysłowie włączany przez pojedynczy gen, a jego dziedziczenie jest dużo bardziej skomplikowanym zagadnieniem. Nie spodziewałem się, że ta lektura kiedykolwiek do czegokolwiek mi się przyda, ale pomocna w zrozumieniu tej kwestii jest książka Dawida Myśliwca, Przepis na człowieka, której fragmenty pozwolę sobie zacytować. Kiedy wpisuję w wyszukiwarkę hasło gay gene, mogę wybierać spośród 47 milionów wyników. Jeżeli podejdę do poszukiwań nieco inaczej i zapytam wujka Google o Heredity of Homosexuality, uzyskam 236 tysięcy propozycji. Niemal dokładnie 200 razy mniej. Moim zdaniem, to opinia subiektywna, acz nieodosobniona, jest to zwiastun niepokojący i potencjalnie krzywdzący. Ta podaż nie wzięła się znikąd. Stanowi odpowiedź na popyt. Popyt na proste i jednoznaczne informacje. Większość autorów najnowszych publikacji wyraźnie zaznacza, że choć homoseksualizm jest dziedziczny i ma podstawy genetyczne, nie istnieje gen homoseksualizmu. Fakt, że trzeba to podkreślać, sugeruje, iż wyjściowym sposobem myślenia o dziedziczeniu cech jest system genów włączników. Kilkanaście stron wcześniej możemy zaś przeczytać, że wzrost jest dziedziczny, ale nie tylko dziedziczny. Szacuje się, że w niemal 80%, czyli porównując dwie osoby o różnym wzroście, 80% obserwowanej różnicy powinniśmy być w stanie przyporządkować genom. Pytanie tylko, jak to zrobić? Do 2010 roku wyselekcjonowano około 40 wiarygodnych genów kandydatów i okazało się,
że tłumaczą one niecałe 5% różnic we wzroście. Powinno być 80%, a więc 75% gdzieś się badaczom wymknęło. I wzrost nie jest tutaj w żaden sposób wyjątkowy. Zjawisko jest na tyle powszechne, że ma nawet swoją nazwę. Problem zaginionej dziedziczności. Zarówno za wzrost, jak i orientację seksualną nie odpowiada zatem pojedynczy gen. A pomimo tego nieprawdziwe jest stwierdzenie, że cechy te nie są uwarunkowane genetycznie. W tym temacie polecam artykuł ze strony New Scientist, opublikowany rok po filmie Szóstaka, oraz film cytowanego przez chwilę Dawida Myśliwca, który na swoim kanale Uwaga Naukowy Bełkot na krótko przed materiałem Dominikanina pochylił się właśnie nad tematem homoseksualności oraz tym, co wpływa na orientację seksualną. W tym miejscu trzeba też zwrócić uwagę na brak jakichkolwiek odnośników do źródeł pod filmem na kanale Langusty. Taki stan rzeczy natychmiastowo powinien zwrócić uwagę osób szukających rzetelnych informacji w jakimkolwiek temacie, bo widzowie nie mają w tym przypadku możliwości szybkiej weryfikacji słów autora filmu. Dodatkowo bardzo utrudnione zadanie mam przez to ja, bowiem zamiast komentować konkretne badania, o których mówi ksiądz Szóstak, muszę się domyślać, do jakich prac się w tym materiale odnosił, ale niestety nigdy nie mogę mieć 100% pewności. Swoją drogą, linki do wszystkich badań, z których ja skorzystałem przygotowując się do swojego filmu, znajdują się w opisie materiału dla ułatwienia posegregowania według zagadnień, których dotyczą. Moi drodzy, w literaturze fachowej, i to nie tylko katolickiej, ale też w bardzo wielu pozycjach świeckich, oczywiście większość z nich nie jest związana z pewną, no, z pewnym ruchem, że tak powiem, prohomoseksualnym, bo ten w takiej literaturze tego typu się tego nie znajdzie. Ale w ogromnej większości literatury homoseksualizm jest nazywany zaburzeniem rozwoju identyfikacji seksualnej. Ten fragment sugeruje, że całe przygotowanie duchownego do nagrania tego filmu polegało na czytaniu badań i opinii sprzed kilkudziesięciu lat. Bo mniej więcej od tamtego czasu żaden naukowiec nie nazywa homoseksualizmu zaburzeniem. Dosłownie żaden. Nie udało mi się znaleźć nawet jednego przypadku, nie mówiąc już o ogromnej większości. WHO nie uznaje homoseksualizmu za zaburzenie od 1992 roku, a Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów już od 1973 roku. W tym fragmencie po raz drugi już pojawił się podział na literaturę kościelną, w domyśle tę dobrą, świecką, ale mimo to wiarygodną, oraz tę złą, propagandową, czyli prohomoseksualną. Skoro jednak ogromna większość literatury przeczytanej przez ojca Szóstaka uznaje homoseksualizm za zaburzenie, to do worka badań prohomoseksualnych musiał on wrzucić praktycznie wszystko, co zostało napisane przez ostatnie 30 lat. Panie Adamie, nauka nie działa tak, że patrzymy na wyniki i odrzucamy te, które są niezgodne z naszym światopoglądem. Krytyczne podejście jest konieczne i warto się dokładnie przyjrzeć, zwłaszcza badaniom i artykułom, które tworzone są przez organizacje jawnie konserwatywne lub też jawnie progresywne. Jednak, żeby je ignorować, trzeba znaleźć konkretne nieprawidłowości w nich, a nie uznawać je za niewiarygodne, bo nie podobają nam się wnioski, które z nich płyną. Natura została stworzona jako heteroseksualna, chodzi mi o człowieka. I nie ma najmniejszych wątpliwości, że tak powiem, z punktu widzenia biblijnego i z punktu widzenia również naukowego, że człowiek w swojej naturze jest heteroseksualny. Natura człowieka to termin, który jest bardzo pojemny, bo można go bardzo różnie rozumieć, a przez to może mieć bardzo wiele znaczeń, a jednocześnie, właśnie przez tę wieloznaczność, całkowicie pusty, bo używając go bez wyjaśnienia, co dokładnie mamy na myśli, tak naprawdę nic nie znaczy. Poza tym nie rozumiem z jakiego powodu, bo na pewno nie naukowego, duchowny uznał, że natura wszystkich ludzi jest taka sama, a nie, że jedni ludzie naturalnie są heteroseksualni, a inni homoseksualni. Ale tak naprawdę nawet gdyby Adam Szóstak był w stanie to wyczerpująco wytłumaczyć, to nadal nie byłby to żaden argument. Odwołanie się do natury to znany błąd logiczny, który ma sugerować, że to co naturalne jest dobre, a to co nienaturalne złe. Mimo, że w rzeczywistości nie ma podstaw, by wysnuwać takie wnioski. Otóż większość mężczyzn, których znam, homoseksualnych, doświadczyło w dzieciństwie, i to się rzeczywiście działo od urodzenia, pewnego rodzaju pustki płciowej, czyli pewnego nieokreślenia, jakiej jestem płci. Czyli jest to, mówiąc krótko, zamieszanie z identyfikacją seksualną. I takie zamieszanie, jeżeli, że tak powiem, nie zostanie w porę zauważone, jeżeli w porę nie podejmie się pewnych kroków, rzeczywiście może się przerodzić w homoseksualizm. Jak to się dzieje?
Otóż bardzo często, i to jest, kochani, coś, co naprawdę spotykam u prawie każdego mężczyzny homoseksualnego, którego znam. I to jest też coś, co znalazłem we wszystkich opracowaniach naukowych, które sam osobiście uznaję za sensowne, czyli nie za propagandę homoseksualną, tylko za rzeczywiście badania bardzo często kliniczne, które przeprowadzano. Otóż, w takim zupełnie młodym wieku, to się dzieje w pierwszych latach, że tak powiem, dzieciństwa, w pierwszych latach dorastania, taki młody chłopak z totalnym zamieszaniem orientacyjnym, kiedy nie ma właściwego wzorca męskości, na przykład ojca, starszego brata, kogoś, kto by bardzo jasno i jednoznacznie pokazał i pomógł odkryć temu chłopcu jego męską tożsamość, jego orientację, to na początku nie ma nic wspólnego z seksualnością, tylko chodzi po prostu o tożsamość płciową. Chodzi o tożsamość żeńską bądź męską. Taki chłopak, doznając pewnego rodzaju pustki, zaczyna wytwarzać w swoim funkcjonowaniu, że tak powiem, marzenie o męskości. Zdecydowałem się zamieścić bardzo długi fragment omawianego przeze mnie filmu, bo tezy w nim zawarte wydają mi się kluczowe zarówno dla zrozumienia światopoglądu ojca Szóstaka, jak i tego, dlaczego doszedł on do nieprawidłowych wniosków. Cały wywód o, w cudzysłowie, pustce płciowej oparty jest na dowodach anegdotycznych. Dominikanin powtarza kilkukrotnie, że taką sytuację widział chyba za każdym razem, albo u prawie każdego homoseksualisty. Chyba nie muszę tłumaczyć, że dowody anegdotyczne nie mają żadnej wartości naukowej. Nawiasem mówiąc, jeśli ktoś mimo wszystko dowodów anegdotycznych jest ciekaw, to sekcja komentarzy pod tym filmem Langusty to w dużej mierze homoseksualiści ogłaszający, że mieli dobry kontakt z oboma rodzicami. Ale ktoś mógłby zaprotestować, że przecież Adam Szóstak odwołuje się też do opracowań naukowych. No cóż, tak jak mówiłem, opieranie się na badaniach, ale tylko tych, które ktoś osobiście uznaję za sensowne, a nie za propagandę homoseksualną. Przy jednoczesnym braku wyjaśnienia, z jakiego powodu uznaje się dane badania za niewiarygodne, z miejsca dyskwalifikuje taką osobę jako popularyzatora treści naukowych. Ale mimo tego, ja jak najbardziej wierzę, że ksiądz wypowiadał te słowa będąc przekonanym, że to co mówi jest zgodne z wiedzą naukową. Wierzę, bo wydaje mi się, że udało mi się dotrzeć do badań oraz artykułów, które duchowny przeczytał i uznał za sensowne. Żeby wyjaśnić, dlaczego opieranie swoich słów na badaniach nie znaczy automatycznie, że mamy rację, tematowi wpływu, jak to określił ksiądz, pustki płciowej na homoseksualizm, poświęcę najwięcej uwagi ze wszystkich wątków, które tutaj omawiam. Pierwszym źródłem, na którym prawdopodobnie opierał swoją wypowiedź Adam Szóstak, był artykuł Josepha Nicolosiego z 2015 roku. Problemów z nim, i mam tu na myśli zarówno samego Nicolosiego, jak i jego artykuł, jest jednak bardzo wiele. Zacznijmy od jego autora. Nicolosi był, bo od 3 lat już nie żyje, amerykańskim psychologiem, jednym z ważniejszych propagatorów terapii konwersyjnej. Ten sposób, w cudzysłowie, nawracania na heteroseksualizm od lat uznawany jest za pseudonaukowy, nieskuteczny, a nawet szkodliwy. Mam nadzieję, że wszyscy są tego faktu świadomi i nie muszę się akurat nad tym tematem rozwodzić. Nicolosi jednak do końca życia nie porzucił przekonania o słuszności terapii konwersyjnej, mimo że wszystkie dowody były przeciwko niemu. Publikowanie przeglądu prac, mającego udowodnić związek braku bliskiej relacji z ojcem oraz homoseksualizmu, łączy się z tematem takich terapii. Jeśli bowiem założymy, zgodnie z obecnym stanem wiedzy naukowej, o czym powiem później, że orientacja seksualna determinowana jest przez czynniki genetyczne i hormonalne jeszcze podczas ciąży oraz doświadczenia z bardzo wczesnego dzieciństwa, to oczywistym wnioskiem, a do tego ponownie zgodnym z obecnym stanem wiedzy, jest, że orientacji seksualnej nie da się zmienić. Co w takim razie zrobił Nicolosi? Żeby obronić sensowność terapii konwersyjnej, wybrał badania sprzed kilkudziesięciu lat i na ich podstawie starał się udowodnić, że kluczową rolę odgrywa brak ojca. A w takim razie może wystarczy w jakiś sposób wytworzyć u pacjentów zastępczy wzorzec męskości i nagle, dzięki terapii, staną się heteroseksualistami. Mniej więcej takie rozwiązanie proponuje w swoim filmie, choć nie wprost, Adam Szóstak, w tym fragmencie. Bo co to znaczy? To znaczy, że istnieją chłopcy, istnieją kobiety, zaraz jeszcze powiem o kobietach, którzy mają pewną predyspozycję do homoseksualizmu i rzeczywiście rodzą się z pewnego rodzaju trudnością w sensie płciowym. Ale jeżeli na odpowiednim momencie, na odpowiednim etapie rozwoju, że tak powiem, zaingeruje się
w ten rozwój, czyli zauważy się pewne symptomy, zauważy się to, że tak się dzieje, jeżeli zjawi się właściwy wzorzec męski, który będzie potrafił tego chłopaka, że tak powiem, wypełnić właściwą tożsamością męską, to wtedy są ogromne szanse, nie mówię, że stuprocentowe, ale są ogromne szanse, żeby odwrócić te tendencje i chłopak wcale nie musi wyrosnąć na mężczyznę homoseksualnego. Wracając jednak do artykułu Nicolosiego. Tak, dobrze słyszeliście. W pracy z 2015 roku użył on prawie wyłącznie badań, które miały w tamtym momencie 20 lat lub więcej. Prawie, bo jedno było opublikowane zaledwie 19 lat wcześniej. Oczywiście sam rok badania nie świadczy jeszcze o tym, że jest ono bezwartościowe, chociaż im starsza jest dana praca, z tym większą ostrożnością trzeba do niej podchodzić. Jednak tym, co całkowicie dyskredytuje przegląd Nicolosiego, są nazwiska badaczy, na których się powołuje. Są wśród nich chociażby Irving Bibel, psychoanalityk twierdzący, że homoseksualizm to choroba i próbujący na swoich pacjentach terapii konwersyjnej, Charles Sokarides, jeden ze współzałożycieli razem z Nicolosim organizacji NARW, zajmującej się terapią reparatywną, Elizabeth Moberly, która współtworzyła rodzaj terapii, którą dziś znamy właśnie pod nazwą reparatywnej, Jeffrey Satinover, autor najnowszej z cytowanych prac, który w 1996 roku uważał, że homoseksualizm może lub nawet powinien być leczony. Oczywiście Nicolosi posiłkował się też własną pracą z 1991 roku. Krótko mówiąc, zdecydowana większość badań, na których się opierał i które dotyczyły tematu relacji homoseksualistów z ojcami, zrobiona była przez zwolenników pseudonaukowej terapii, w przypadku której mamy dodatkowo do czynienia ze swego rodzaju konfliktem interesów. Z tych wszystkich powodów artykuł Nicolosiego nie może być traktowany jako wiarygodne źródło. Oczywiście jednak strona tego psychologa nie jest jedynym miejscem, w którym można trafić na takie teorie. Kolejną witryną, co do której mam przeczucie graniczące z pewnością, że ksiądz Szóstak z niej korzystał, jest polski serwis homoseksualizm.edu.pl. Artykuł o traktowaniu homoseksualizmu jako zaburzenia tożsamości płciowej praktycznie jeden do jednego pokrywa się z teoriami Adama Szóstaka. Chociaż korzystanie z domeny edu sugeruje naukowość i na pierwszy rzut oka strona może wyglądać wiarygodnie, to takie wrażenie mija, kiedy spojrzymy na działy dostępne na tej witrynie i zobaczymy wśród nich taki o nazwie "Terapia jest możliwa". Ich artykuł jest jeszcze bardziej propagandowy niż ten Nicolosiego, do tego stopnia, że pada w nim nawet sprzeczne ze stanem obecnej wiedzy, do czego przejdę za chwilę, stwierdzenie, że jak widać teoria interakcyjna, czyli ta, o której mówił ksiądz Szóstak, jest najlepiej udokumentowana z wszystkich teorii mówiących o źródłach homoseksualizmu. Na jakich źródłach się opierali? Mniej więcej tych samych co Nicolosi, z tym, że udało im się znaleźć jedną książkę popierającą leczenie homoseksualizmu napisaną w tym tysiącleciu. A nie, przepraszam. Jest jeszcze jedna praca z 2021 roku. Nieważne, zignorujmy to. Jeśli ktoś mimo wszystko wierzy w wiarygodność treści na tej stronie, to zapraszam do wspomnianego działu Terapia jest możliwa, w którym możliwość zmiany orientacji seksualnej popierają opinią w tym temacie profesora Lwa Starowicza. I nie ma w tym nic złego, bo powoływanie się na autorytet osoby będącej ekspertem w danym temacie jest jak najbardziej dopuszczalnym sposobem argumentacji. Zresztą sam będę się do słów tego seksuologa odnosił, używając ich jako argumentu. Tylko że jeśli cytujemy czyjąś wypowiedź z 2004 roku, to wypadałoby sprawdzić, czy ta osoba przypadkiem nie zmieniła od tego czasu zdania, jak stało się w 2015 roku. Tutaj chciałbym jeszcze tutaj zacytować wypowiedź bardzo znanego badacza, terapeuty, seksologa, psychiatry Spica, który należał do takich pionierów terapii konwersyjnej, ale to był autentycznie przekonany badacz, że ta metoda jest dobra i że trzeba pomóc. No i teraz, 2 lata temu, napisał taki list otwarty, że przyznał się do błędu. Przepraszał również kolegów za to, że upowszechniał tego typu poglądy i w związku z tym naukowcy mogli wierzyć, że taka metoda jest skuteczna, więc on przeprosił. Może powstać wiara, że ta terapia dała efekty, no bo już nie ma kontaktu z tą samą płcią, a niektórzy
no, tworzą związki. No więc dlatego może być wiara w tą terapię. A dopiero później, tak jak ja mówię, że orientacja jest w sercu i w mózgu, a nie w genitaliach. Tak samo ja teraz też mogę przeprosić swoich pacjentów, których leczyłem elektrowstrząsami i których leczyłem głównie technikami awersyjnymi. Strona homoseksualizm.edu.pl uzasadnia więc istnienie możliwości zmiany orientacji za pomocą terapii słowami profesora, który przeprosił swoich pacjentów właśnie za stosowanie na nich terapii. To nie koniec manipulacji, na jakie można tam trafić. Na blogu sylwester.net, mam nadzieję, że tak to się powinno czytać, można znaleźć wpis o błędach w innym z ich artykułów. Zresztą, jeśli ktoś ma zbyt dużo wolnego czasu i świetnie się bawi wyszukując kłamstwa na temat homoseksualizmu, to jestem pewien, że dłuższy pobyt na tej stronie dostarczy mu rozgrywki na wiele fascynujących jesiennych wieczorów. Wbrew temu, co może się wydawać, domenę edu można kupić tak samo łatwo jak każdą inną i nie trzeba spełniać żadnych wymagań dotyczących jakości treści tam dostępnych. Wykazanie niemerytoryczności argumentów za daną tezą nie oznacza jednak oczywiście, że sama teza jest błędna. Czas więc w końcu odpowiedzieć na pytanie, jak to jest z tą relacją homoseksualistów z ojcem? Czy jest ona jednym z czynników przyczyniających się do, w cudzysłowie, powstania orientacji seksualnej? A jeśli nie, to co determinuje, kto jakiej jest orientacji? To bardzo trudne pytania i w tym momencie nie da się udzielić krótkiej, jednoznacznej odpowiedzi, jednak nie znaczy to, że nic nie wiemy. Relacje homoseksualistów z ojcami badane były głównie w poprzednim stuleciu. I tak jak mówiłem przez ostatnie kilka minut, badania te są z dzisiejszego punktu widzenia mało wiarygodne. Jedyne badanie dotyczące tej kwestii zrobione w tym tysiącleciu pochodzi z 2004 roku i wskazuje ono na niewielką, ale jednak istotną statystycznie różnicę w jakości relacji z ojcami. Czy to oznacza, że ksiądz Szóstak jednak miał rację? Tak jak mówiłem, jednoznacznej odpowiedzi nie da się udzielić, ale niemalże na pewno się mylił. Po pierwsze, żeby zweryfikować tezę o gorszych relacjach z ojcami, potrzebne byłoby więcej badań, tym bardziej, że to konkretne przeprowadzone było na bardzo małej grupie badawczej. Po drugie, nawet jeżeli taka korelacja istnieje, to nie oznacza jeszcze istnienia przyczynowości. Po trzecie wreszcie, gdyby nawet przyczynowość istniała, to bardziej prawdopodobny jest fakt, że to orientacja seksualna dziecka wpływa na jego relacje z ojcem, a nie na odwrót. Z homoseksualnością mocno skorelowane jest zjawisko, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza dziecięcy nonkonformizm płciowy, czyli zachowywanie się w sposób kulturowo przypisany płci przeciwnej. Nie występuje ono oczywiście w każdym przypadku, jednak średnio jest dużo częściej spotykane u dzieci, które gdy dorosną będą nieheteroseksualne. Najprawdopodobniej to właśnie nonkonformizm płciowy odpowiada za ich gorszą relację z ojcami, z których część jest rozczarowana zachowaniem swoich dzieci, tym bardziej, że pojawia się ono w bardzo wczesnym wieku, jeszcze zanim pójdą do szkoły. Mam nadzieję, że teraz wszyscy rozumieją, dlaczego słowa ojca Szóstaka oraz strony homoseksualizm.edu.pl były w najlepszym wypadku absurdalnie dużym uproszczeniem prowadzącym do błędnych wniosków. Jeśli ktoś mimo wszystko nie czuje się przekonany, na zakończenie tego tematu mam jeszcze słowa wspomnianego już profesora Lwa Starowicza. Istnieje ruch związany z chrześcijańskim fundamentalizmem, którego przedstawiciele wywodzą, że przyczyny homoseksualizmu tkwią w złych relacjach z ojcem. Ale z badań wynika, że takiej korelacji nie ma. Jeśli chodzi o przyczyny homoseksualizmu, najważniejsze są uwarunkowania biologiczne, choć i one są zróżnicowane. Wypowiedź profesora prowadzi nas do kolejnego zagadnienia, mianowicie co w takim razie determinuje orientację seksualną? To jedno z trudniejszych pytań, jakie istnieją w tym temacie. Najlepsze efekty w tej sprawie, a więc najbliższe konkretnym odpowiedziom, dają badania na bliźniakach, dzięki czemu można względnie łatwo zbadać wpływ genów, porównując wyniki uzyskane wśród bliźniąt jedno- oraz dwujajowych. Najbardziej złożoną pracą tego typu jest ta opublikowana w 2008 roku w Szwecji, której rezultaty oparte są na bardzo dużej liczbie, bo ponad 3800 par bliźniąt obu płci. Wnioski nieco różnią się dla mężczyzn i kobiet. W pierwszym przypadku geny odpowiadają za 34-39% różnic pomiędzy grupami bliźniąt jedno- i dwujajowych, natomiast pozostała część, czyli ponad 60%, to wpływ tzw. specyficznego dla tej jednostki otoczenia, którego rodzeństwo nie dzieli ze sobą. Takiego jak na przykład inne grupy znajomych, ale też choroby przebyte we wczesnym wieku, a nawet warunki w okresie prenatalnym.
Wśród kobiet geny to 18-19% zmienności, indywidualne środowisko 64-66%, a środowisko dzielone z rodzeństwem 16-17%. Wskazanie konkretnych przyczyn jest więc bardzo trudne. Jednak niemal pewne jest, że relacje z rodzicami, zaliczane oczywiście do środowiska dzielonego, nie mają żadnego wpływu na orientację seksualną dziecka, przynajmniej u chłopców. Mało tego, kochani, ja widziałem zbyt dużo tak strasznie nieszczęśliwych osób homoseksualnych, które się niezwykle zmagają z tym, jaką mają naturę, że nikt mi nigdy nie wmówi, że to jest po prostu tylko szczęście i trzeba to przyjąć i to jest coś pięknego. Ksiądz Szóstak, widząc nieszczęśliwe osoby homoseksualne, zakłada, że w jakiś sposób ich nieszczęście wynika bezpośrednio z orientacji seksualnej. Faktycznie odsetek chociażby prób samobójczych wśród osób LGB jest dużo wyższy niż średnia dla całego społeczeństwa, jednak badania jasno wskazują, że osoby homoseksualne mają tym lepsze samopoczucie, im bardziej tolerancyjne jest ich środowisko. Badanie z 2000 roku jako niektóre z przyczyn częstszych prób samobójczych wskazuje właśnie klimat homofobicznych prześladowań w szkołach i rodzinach, stygmatyzację homoseksualistów i brak wyautowania przed bliskimi. W kolejnym badaniu 2017 rok oszacowano, że legalizacja małżeństw jednopłciowych w niektórych stanach USA zmniejszyła liczbę prób samobójczych wśród osób LGB o 134 tysiące w ciągu roku. Swoją drogą mam nadzieję, że jeśli ktoś uważa się za osobę pro-life, to jak najbardziej popiera wprowadzenie małżeństw jednopłciowych. A nie, jednak nie. Na koniec amerykańska praca z 2009 roku, w której okazało się, że w Stanach, w których małżeństwa jednopłciowe są niedozwolone, zaburzenia psychiczne wśród osób LGB stały się częstsze pomiędzy 2001 a 2005 rokiem, w przeciwieństwie do Stanów z bardziej liberalnym prawem, w których nie odnotowano wzrostu. A takich badań mógłbym zacytować znacznie więcej, gdyby nie to, że prawdopodobnie już teraz wszyscy mają dość słuchania o nich. Jakby tego było mało, Szóstak prawdopodobnie najczęściej ma do czynienia z wierzącymi homoseksualistami, dla których dodatkowym problemem może być nauka kościoła w kwestii ich orientacji seksualnej, której muszą się praktycznie wyrzec, jeśli nie chcą grzeszyć. Twórca Langusty nie zadaje jednak pytania, czy problemem jest sama orientacja seksualna, czy stosunek społeczeństwa do osób nieheteroseksualnych, a może właśnie podejście kościoła do tej sprawy. Zamiast tego od razu zakłada pierwszą opcję. Większość z Was mi powie, ale homoseksualizm przez wszystkie towarzystwa naukowe i tak dalej, albo przez większość towarzystw naukowych nie jest uznawane za zaburzenie, nie jest uznawane za chorobę i tak dalej. Moi drodzy, to wszystko ma, nie będę tu wchodził w szczegóły, ale to każdy naukowiec i każdy badacz doskonale wie, że to, co się wydarzyło w 1973 roku, bo wtedy homoseksualizm został po raz pierwszy wykreślony z listy zaburzeń, bo do 1973 roku był uznawany za zaburzenie orientacji, został wykreślony przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Każdy wie, że to było działanie stricte polityczne i lobbystyczne. W tym fragmencie ksiądz Szóstak stawia się w pozycji człowieka nie bojącego się powiedzieć prawdy, która dla wszystkich naukowców jest oczywista, ale przez poprawność polityczną, choć w filmie Dominikanina akurat to wyrażenie nigdy nie pada, zamyka się im usta. Oczywiście, jak w większości przypadków, gdy zastosowany jest taki populistyczny zabieg, osoba go używająca podaje później informacje w najlepszym wypadku maksymalnie uproszczone, a często wręcz wprost fałszywe. Nie będę wchodził w szczegóły dlaczego to, co Szóstak mówi o wydarzeniach z 1973 roku, nie jest do końca zgodne z prawdą. Po pierwsze dlatego, że mówił o tym chociażby Dawid Myśliwiec w filmie, do którego już wcześniej odsyłałem, a po drugie, bo to nie ma dzisiaj żadnego znaczenia. Nawet gdybyśmy założyli, powtarzam, niezgodnie z prawdą, że w wykreśleniu homoseksualizmu z listy zaburzeń psychicznych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne chodziło tylko i wyłącznie o uniknięcie presji ze strony osób LGBT, to nadal mówimy tylko o jednym towarzystwie na świecie, w dodatku nawet nie najważniejszym, bo za takie uznałbym WHO, które homoseksualizm wykreśliło z klasyfikacji ICD w 1992 roku. Poza tym tamto wydarzenie miało miejsce prawie pół wieku temu. Liczba badań na ten temat była dużo mniejsza niż obecnie. W pamięci pozostawały teorie psychoanalityczne, dzisiaj już uznawane za pseudonaukowe, a niektóre z dostępnych prac przeprowadzone były na niereprezentatywnych grupach, np. pacjentach albo więźniach. Z tych powodów 50 lat temu całkiem możliwe, że pytanie, czy homoseksualność powinno się uznawać za zaburzenie, było całkiem zasadne. Ale dzisiaj już nie jest.
bo mamy dużo większą wiedzę na ten temat i to na nim powinniśmy bazować, a nie na tym, co myśleli ludzie w mniej lub bardziej odległej przeszłości. Adam Szustak jednak nie próbuje tworzyć opartych na nauce argumentów, zamiast tego przekonując widzów do swoich tez, używając egoistycznego zabiegu. Mianowicie mówiąc, że każdy naukowiec i każdy badacz doskonale wie, że było tak, jak mówi Szustak. Oczywiście jest to informacja mająca tyle samo wspólnego z prawdą, co stwierdzenie, że większość naukowców uznaje homoseksualizm za zaburzenie, czyli nic. Moi drodzy, większość, że tak powiem, sensownych prac naukowych, i nie mówię to tylko o katolickich, uznaje homoseksualizm za pewnego rodzaju dezorientację płciową. Znowu mamy ten sam przykład. Szustak próbuje przekonać widownię, że wypowiada tezy powszechnie akceptowane. Tymczasem dosłownie nie udało mi się znaleźć żadnych prac czy artykułów, gdzie homoseksualizm byłby właśnie tak zaklasyfikowany. Może pomogłoby dodanie do opisu filmu źródeł? Chociaż w tym przypadku mam wątpliwości, czy takie w ogóle istnieją. Mówi się zawsze, że nigdy jeszcze nie spotkano homoseksualisty, który by przestał być homoseksualistą, że można tylko ewentualnie zanegować swoją naturę. No niestety nie mogę się z tym zgodzić, dlatego że ja znam bardzo wielu homoseksualistów i znam również wielu, nie mówię, że wszyscy, których znam, ale znam wielu, którzy wykonali ogromną pracę nad swoim homoseksualizmem, który okazał się nie ich prawdziwą naturą i którzy potrafili zbudować sobie nieudawaną, niefałszywą, ale prawdziwą heteroseksualność. Moi drodzy, jest to ogromna praca i jest to czasem ogromny krzyż. Ja wiem, że będzie nam się wmawiać, nie, to jest negowanie naturalnego sposobu bycia człowieka. Nie, nieprawda. Grzech nigdy nie jest naturalnym sposobem bycia człowieka. W tym przypadku duchowny trafnie przewidział, jaki zarzut będę miał co do jego słów. Szustak swój światopogląd po raz kolejny opiera na dowodach anegdotycznych, które w tym przypadku podwójnie nie mają znaczenia. Po pierwsze dlatego, że są dowodami anegdotycznymi, a po drugie dlatego, że dominikanin prawdopodobnie nie odróżnia orientacji seksualnej od tożsamości orientacji seksualnej lub też tożsamości seksualnej. Ta druga jest subiektywnym odczuciem jednostki w sprawie tej pierwszej. Orientacja seksualna najprawdopodobniej jest niezmienna. Są co prawda hipotezy wysuwane na podstawie badań na niezbyt dużej grupie kobiet, że może się ona wahać na przestrzeni życia, jednak nawet one mówią tylko o jednym punkcie w 7-stopniowej skali Kinseya. Biorąc pod uwagę wcześniejsze słowa Adama Szustaka, w których sceptycznie odnosił się on do istnienia biseksualizmu, kiedy mówi on o zmianie orientacji seksualnej, ma najprawdopodobniej na myśli przejście od homoseksualizmu do heteroseksualizmu, czyli prawdopodobnie zmianę o kilka punktów, która jest niemalże na pewno niemożliwa. Co innego tożsamość orientacji seksualnej, ona może się zmieniać, bo ktoś może na przykład starać się wypierać fakt, że czuje pociąg seksualny do osób tej samej płci, i pomimo tego identyfikować się jako osoba heteroseksualna. Tak najprawdopodobniej stało się w przypadku osób wspominanych przez duchownego. Jako ciekawostkę dodam, że na anglojęzycznej Wikipedii istnieje cały artykuł o homoseksualistach, którzy najpierw twierdzili, że udało im się zmienić swoją orientację seksualną, ale później wycofali się z tego stwierdzenia. Teza o tym, że można, w dodatku celowo, całkowicie zmienić swoją orientację, nie ma podstaw naukowych. W tym miejscu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, w jaki sposób prowadzący langusty próbuje udowodnić, że zmiana jest jednak możliwa. Ja wiem, że będzie nam się wmawiać, nie, to jest negowanie naturalnego sposobu bycia człowieka. Nie, nieprawda. Grzech nigdy nie jest naturalnym sposobem bycia człowieka. Być może niektórzy z Was spotkali się kiedyś z określeniem Jesus smuggling, czyli dosłownie przemycaniem Jezusa. Mówi się o nim w sytuacjach, kiedy ktoś najpierw próbuje uzasadnić jakąś tezę używając racjonalnych argumentów, na przykład odwołując się do nauki albo zasad logiki, ale kiedy okazują się one niewystarczające, to dla wykazania swojej słuszności używa nauk swojej religii. I oczywiście, nie chodzi o to, żeby wymagać od dominikanina, żeby nigdy w swoich wypowiedziach nie odnosił się do zasad swojej wiary, bo to byłoby absurdem. Tutaj mamy jednak do czynienia z sytuacją, kiedy Szustak odpowiada na świecki argument, do którego powinien się odnieść w ten sam, niezwiązany z religią sposób, a nie używając argumentum ad grzechum. Otóż moi drodzy, ja wiem, że tutaj ci, którzy, że tak powiem, akceptują homoseksualizm, z tym się nie zgodzą, ale homofobią nie jest nazywanie homoseksualizmu zaburzeniem. No nie jest. Homofobią nie jest mówienie, że to grzech. Homofobią nie jest mówienie, że to nie jest normalna i w porządku droga dla człowieka. No cóż,
To zależy od definicji homofobii, jaką przyjmiemy, ale nazywanie orientacji homoseksualnej zaburzeniem, wbrew temu, co mówi na ten temat nauka, jak najbardziej można za homofobiczne uznać. Tak samo jak mówienie, że homoseksualność nie jest w porządku drogą dla człowieka, jeśli osoba mówiąca te słowa uważa, że wypowiada jakąś obiektywną prawdę, a nie subiektywną opinię. Tym bardziej za homofobię można uznać bronienie skuteczności terapii homoseksualizmu wbrew nauce. I wiem, Adam Szustak nigdzie wprost ich nie popierał, ani w ogóle się o nich nie wypowiadał i nie wykluczam możliwości, że jest do nich negatywnie nastawiony. Obawiam się jednak, że jest inaczej, bo jego poglądy na temat pochodzenia orientacji seksualnej i możliwości jej zmiany są typowe dla osób zajmujących się tak zwaną terapią reparatywną. W dalszej części materiału dominikanin potępia zachowania innych duchownych, które on sam uważa za homofobiczne i bardzo dobrze, że to robi. Jednak to nie zmienia faktu, że sam nie jest bez winy, nawet jeśli miał dobre intencje. Kochani, chciałbym wam na koniec polecić jeszcze jedną rzecz. Literatury oczywiście jest masa, ale chciałem wam polecić szczególnie jedną książkę, dlatego że to jest książka, która bardzo wiele wyjaśnia, bardzo wiele pomaga, szczególnie też pokazuje, co zrobić, żeby pomóc dziecku, osobie, która ma takie skłonności. Książka została wydana przez nasze dominikańskie wydawnictwo W Drodze. Jej tytuł brzmi Dziecko a skłonności homoseksualne. Napisała ją dwójka autorów, Joseph i Linda Nicolosi. To są klinicyści, w sensie lekarze, którzy zajmują się w bardzo naukowy sposób homoseksualizmem. I to jest fantastyczna książka. Już po nagraniu wcześniejszej części odcinka zorientowałem się, że autorem książki polecanej przez duchownego, czyli jedynej pracy, którą można uznać za źródło do jego filmu, jest nie kto inny, jak właśnie Joseph Nicolosi. W obliczu tego, co powiedziałem wcześniej, to bardzo wiele wyjaśnia. Wspomniałem przed chwilą o dobrych intencjach i ja wierzę, że autor Langusty je miał, kiedy nagrywał ten film. Problem w tym, że mimo to, przygotowując się do nagrania, albo dopasował informacje, które znalazł, do swojego światopoglądu, a pozostałe uznał za propagandę homoseksualną, albo, jako osoba bardzo religijna, zaznajomił się z tym tematem tylko przez literaturę katolicką i ze świecką nauką miał tylko kontakt zapośredniczony właśnie przez nią, a tym samym już na starcie trafił na zbiór badań przefiltrowany przez zasady swojej religii. Tak czy inaczej, mamy tu do czynienia z cherrypickingiem i efektem potwierdzenia. Gdyby film Szustaka dotyczył tylko tego, jakie jest podejście katolicyzmu do homoseksualizmu, to choćby mi się tezy w nim zawarte bardzo nie podobały, na pewno nie nagrałbym tego komentarza. Problem w tym, że na opowiadaniu o zasadach wiary się tu nie skończyło, a ten odcinek na kanale Langusty pretendował, przynajmniej według słów jego autora, do miana popularno-naukowego. A jeśli ktoś planuje tworzyć takie treści, to niestety, ale nie ma kompromisów. Trzeba starać się podejść do sprawy tak obiektywnie, jak tylko się da i być gotowym na ewentualne skorygowanie swoich słów, jeśli ktoś wykaże nam błędy. W przeciwnym razie, jeśli to nie tezę zamierza się dobierać według faktów, ale zamiast tego fakty według tezy, to lepiej w ogóle się za to nie zabierać, bo takie działanie jest podstawą wszystkich teorii spiskowych i antynaukowych teorii. Wątpię, żeby moja odpowiedź dotarła do ojca Szustaka, ale jeśli tak się stanie, to proszę pamiętać, że zmiana zdania nie jest niczym złym, jeśli są ku temu dobre powody. Pod moim filmem jest naprawdę dużo linków, nawet nie wiem, czy nie przekroczę limitu znaków dla opisu. Można w nie wszystkie po kolei, albo tylko niektóre wejść, przeczytać i zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy, bo zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby taki przedstawić. A potem być może nagrać nowy film na ten temat i pokazać, że bycie duchownym katolickim nie musi oznaczać ignorowania nauki. Wtedy poczułbym, że zrobienie tego materiału miało sens. Na dzisiaj to tyle. Zrobiłem też inne filmy, możecie je obejrzeć, możecie dać łapkę w górę, w dół też, chociaż niekoniecznie naraz, albo nawet zasubskrybować ten kanał.